Witajcie, startujemy z podsumowaniem dnia w SK TV News. Igor Nurczyński, witam i zapraszam. Monika Brodka dla fanów. Wokalistka już wkrótce wyruszy w trasę Red Bull Tour Bus, o której kształcie zadecydują w całości fani. Brodka zagra bowiem w 6 wybranych przez fanów miejscach. O koncert artystki walczy aż 12 polskich miast, w tym m.in. Gdańsk, Olsztyn, Kraków, Katowice oraz Szczecin. Na swoich faworytów możecie głosować do 28 kwietnia. Kolejna część kultowego filmu. Dobra wiadomość dla miłośników Gwiezdnych Wojen. Jak informują zagraniczne media, ruszyły już zdjęcia do kolejnej części legendarnej filmowej sagi. W epizodzie numer 7, który rozgrywać będzie się w ciągu 30 lat po powrocie Jedi, pojawią się nowe twarze. Główną rolę zagra gwiazda zniewolonego Lipita Nyong'o. Ale zobaczymy też postacie z przeszłości, m.in. Hana Solo, granego przez Harrisona Forda. Na pewno nie wiedzieliście, że wśród dziwnych dyscyplin, w których rozgrywane są Mistrzostwa Świata, jest również skakanie na dechę. Oczywiście na światowym poziomie robi to zaledwie kilka osób, ale amatorzy też mają się czym pochwalić. Oto jeden z najlepszych. Oto jeden z filmów, które wywołują ból od samego oglądania. Farrell wśród najlepszych w sieci. Ogłoszono nominację do amerykańskiej nagrody Webby, która przyznawana jest osobom i firmom najbardziej wyróżniającym się w przestrzeni internetowej. W tym roku szanse na statuetkę mają największe postacie z muzycznego show biznesu. O prestiżowe wyróżnienie walczyć będą m.in. Jay-Z, Beyoncé oraz Pharrell Williams, którego doceniono za 24-godzinny teledysk do kawałka Happy. Zwycięzców poznamy już 24 kwietnia. Sekretny koncert Rudimental. Nieczęsto zdarza się, że popijając piwo w ulubionym pubie, trafiasz akurat na koncert muzycznej gwiazdy. Właściwie nie zdarza się to nigdy, ale jeśli już, to w londyńskiej dzielnicy Notting Hill, gdzie w jednym z tamtejszych pubów odbył się niezapowiedziany koncert popularnego brytyjskiego zespołu. Po kilku chwilach rzekomej awarii oświetlenia zaskoczeni goście ujrzeli na scenie zdobywców statuetki Brit Award. Zespół Rudimental, który wystąpił w ramach akcji Piątki bez zapowiedzi. Drewniane pałeczki do jedzenia, mimo swojej dość specyficznej nazwy, mogą służyć również do czegoś zupełnie innego. Oczywiście, gdy ma się ich odpowiednio dużo. Dla niektórych jedzenie pałeczkami to sztuka, a dla innych sztuka to same pałeczki. Ciekawe, czy na Japończykach równie wielkie wrażenie robiłyby obrazy na przykład z widelców. Future w duecie z Kanye Westem. W sieci pojawił się najnowszy singiel amerykańskiego rapera. W utworze I Won młodszego kolegę wspiera Kanye West, który, tak jak w kilku poprzednich kawałkach, rapuje głównie o swojej żonie Kim Kardashian. Piosenka zapowiada nadchodzący album Future Honest, który w sprzedaży ukaże się 22 kwietnia. Czat z mrozem. SK TV ma dla Was kolejną akcję specjalną, oczywiście z gwiazdą w roli głównej. Już w najbliższą środę na facebookowym profilu naszej stacji odbędzie się czat z autorem hitów Jak nie my to kto czy Roller Coaster. Mrozu będzie odpowiadał na Wasze pytania przed komputerem przez godzinę od 16:00.
mistrzem można zostać dosłownie w każdym zawodzie i każdy zawód można sobie ułatwić. Oto jak wygląda ułatwianie sobie zbierania śmieci, oczywiście w wykonaniu prawdziwego mistrza. Gorzej, gdy kubły stoją na przykład na rogu. Gwiazda Glee w animacji Disneya. Lea Michele użyczyła głosu jednej z postaci w najnowszej produkcji Disneya Czarnoksiężnik z Oz Powrót Dorotki. Wokalistka i aktorka znalazła się wśród plejady hollywoodzkich gwiazd Dana Aykroyda i Kisleya Grammera. Na polskie ekrany animacja trafi 23 maja, a wcześniej w sprzedaży ukaże się ścieżka dźwiękowa, do której muzykę skomponował słynny kanadyjski piosenkarz Bryan Adams. Nowy klip Queen of the Stone Age, gwiazdy tegorocznego Orange Warsaw Festival, opublikowały teledysk do nowego singla Smooth Sailing. Nagranie pochodzi z ostatniego krążka grupy Like Clockwork, który ukazał się w sklepach w czerwcu ubiegłego roku. Amerykańską formację będzie można zobaczyć już 13 czerwca podczas pierwszego dnia warszawskiego festiwalu. Niektórzy wykorzystują swe talenty w dość oryginalny i, nie oszukujmy się, dziwny sposób. Oto przykład kompozytora, bo inaczej nie mogę go chyba nazwać, który muzykę do Gry o Tron postanowił napisać na ulubiony instrument internetu. Zapewne ślęczał nad tym wiele godzin, wielu spytałby po co, ja mówię warto. Dokument Jay-Z w sklepach. Film Made in America ukazujący kulisy festiwalu, którego twórcą jest Jay-Z, zostanie wydany na DVD. W dokumencie pojawią się największe gwiazdy światowej muzyki, m.in. Pearl Jam, Kanye West, Jill Scott oraz Rita Ora, a za reżyserię odpowiada zdobywca Oscara Ron Howard. Film trafi do sprzedaży 19 maja. SKTV rozdaje bilety na W Romantik. Przez najbliższy tydzień macie szansę wygrać bilety na festiwal W Romantik, który 22 czerwca odbędzie się na wrocławskim stadionie miejskim. W stolicy Dolnego Śląska wystąpią m.in. James Blunt oraz zwycięzca brytyjskiego X-Faktora James Arthur, ale nie zabraknie także polskich gwiazd. Na scenie zobaczymy Sylwię Grzeszczak oraz Kasię Sochacką. Wejściówki do zdobycia m.in. w Hotplocie, Gorącej 20 i oczywiście na naszym facebookowym profilu. Zapraszam. Z cyklu Nietypowe instrumenty, rury, PCV. Oczywiście można z nich zrobić wiele różnych instrumentów, ale saksofonu jeszcze chyba u nas nie było. I oto on w całkiem ładnej wersji. I to jest dosłownie dmuchanie w rurę. To było podsumowanie dnia w SKTV News. Igor Nurczyński, dziękuję i miłego wieczoru.